13. kolejkę PKO BP Ekstraklasy kończymy w Częstochowie. Mistrz Polski Raków Częstochowa gra z Widzewem Łódź. Trzecia minuta spotkania. Julian Szechu na prawą stronę z rzutu wolnego. Ma to Miłosz pole karne, a Mateusz Żyro do bramki. Żyro zapewnia wymarzony początek meczu przyjezdnym. Widzew obejmuje prowadzenie. Niespodziewanie ekipa z Łodzi prowadzi z Rakowem 1-0. Raków rusza do odrabiania strat. To 23. minuta spotkania. Bartosz Nowak na głowę Ante Czernacza i naprawdę niewiele zabrakło, aby to uderzenie wpadło do siatki. Piłka przychodzi tuż obok słupka, a Dawid Szwarga ma sporo notatek do zrobienia i sporo rzeczy do naprawienia w grze Rakowa. John Jeboach na prawą stronę. Carlos Silva zagrywa na głowę Ante Czernacza, ale piłka w rękach Henryka Rawasa. Do przerwy Widzew prowadzi 1-0, a po przerwie dobry strzał Dominika Kuna. Jeszcze lepsza interwencja Wladana Kowaczewicza. Ale z gry więcej ma Raków. To mistrzowie Polski są częściej przy piłce i stwarzają sobie więcej sytuacji podbramkowych. Zablokowane uderzenie Jana Carlosa Silvy. Jeszcze raz tam Cebula nie złożył się do strzału, ale złożył się. Ponownie Jean Carlos Silva i remis 1-1. Wielka radość na trybunach w Częstochowie, bo Raków wreszcie doprowadził do wyrównania. Jean Carlos Silva strzela drugiego gola w tym sezonie. Piłka jeszcze odbija się od słupka, jest poza zasięgiem Henryka Rawasa, a chwilę później Jean Carlos Silva może strzelić drugiego gola, ale fenomenalnie interweniuje Marek Hanouszek, który ratuje Widzewa, wybija piłkę z linii bramkowej. 85. minuta meczu. Zagranie piłki ręką przez Juliana Szechu w polu karnym, ale Damian Sylwestrzak po błyskawicznej analizie VAR orzeka, że nie może być tu mowy o rzucie karnym. Kończy się remisem. Dosyć niespodziewanie Raków Częstochowa tylko remisuje z Widzewem Łódź 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.